No, masz fajnego skina. Jak oceniasz mojego skina od 1 do 10? Zero. Nie, no ty też dostajesz zero. Ja mam zarobistego. O. Aha. No. Czekaj, czy ty umarłeś, czy tylko ja? Tylko ty. A, okej. Ja uciekłem. Dobra. Także witamy w kolejnym odcinku Jurassic World, Wyspa Dinozaurów, razem z Gorylem Admirosem. Witam. Siema. Serdecznie. Siema, siema. Ja też zmieniłem skina. Znaczy, nie wiem dlaczego w sumie zmieniłem skina, jeżeli ten mój mi pasuje, ale wydawało mi się, że to będzie fajny pomysł. Ty, gdzie... Ej, gdzieś jestem w dziwnym miejscu. Gdzie ty poszedłeś? Nie, dobra, już widzę. Okej, bo się, wiesz co, zrespiłem się tak jakby nad lobby i to było dość dziwne, ale dzisiaj idziemy, Admiros, zwiedzać świat. I bo Admiros chciał zobaczyć, nie mięsożerne, tylko jakie to były dinozaury? Wodne. Wodne, tak, wodne. Wodne dinozaury. Ja się boję wody. W tym sensie nie to, że się boję wody. A wodne też się da oswoić? Też. No, na pewno się, nie no, wszystkie się da oswoić, bo pamiętaj, że w lobby mamy tam informację, w ogóle chodź spać może, bo to by się nam przydało. O, tak, to jest ważne. O. No. A ludzie w międzyczasie mogą zostawić na przykład lajka pod tym filmem, jeżeli chcą więcej naszego pięknego duetu. Łapek. I trzy łapki w górę, to Admiros zmienia skacze skin. Z tego. A, zmieniam skin, już zmieniłem. No właśnie, bo dobili. Ale trzy łapki w górę i skacze z wulkanu, z samego czubeczka. Trzy łapki. Nie no, tam też. Nie dacie rady. Ej, w ogóle wiesz co, ten skin troszeczkę wygląda jak ja, ale taki troszkę nie ja. Nie wiem, takie mam dziwne wrażenia. No ty, powiem tak, jeden do jednego ty. No. To jest piękna sprawa. Dobra, Admiros, czekaj, czemu w tej skrzyni nie ma nic? Bo w niej nic nie było nigdy. A ty nie chowałeś tu przedmiotów? Nie. Aha, dobra, okej, nie, bo ja myślałem, że schowałeś te przedmioty. Ja mam przy sobie kilka rzeczy i teraz jakby chcę je odłożyć. Dobra, potrzebujemy, słuchaj, siekierek potrzebujemy i tak naprawdę to tyle, kamiennych siekierek. Dobra, proszę, siekierka. Ja umiem robić siekierę, to jest jakby coś, co zawsze robiłem. Wow. Dobra, już mam siekierę i ty też masz, dobra. Dobra, tylko wiesz co, moja siekiera jest troszeczkę zepsuta, bo mi taką dałeś. Zrobię ci kolejną, nie ma problemu. O kurde, tak po prostu? Patyki. Pyk, siekierka, pyk. Nie, no Admiros to jest naprawdę mistrz Minecraft teraz. Uczyłem się. O, dobra, wezmę. Jak ty tak szybko zszedłeś na dół? No bierzesz, skaczesz i... Nie. Znaczy nie, no, nie. Pokażę ci, tylko pójdę odłożyć te rzeczy. Bo to jest... A wiem, skaczesz do przodu i do tyłu, tak? Tak. I że tak nie, troszkę spada. Ryzykowne. Nie, no to nie jest ryzykowne. Musisz w końcu się przemóc. No bo nie chcę. Admiros, nie będziesz cały czas wchodził i schodził. Zrobiłeś mi tam siekierkę? Tak, mam ją przy sobie, czekam, aż okay. Tutaj zejdziesz. Okej, dobra, to czekaj. Wiesz co? I ważna rzecz. To jest jakiś... A, bo to jest ten, dobra, nie. Oświetliłem nam dom, bo... O! Średnio byłoby, gdybyśmy przyszli i okazało się, że no, dom jest nieoświetlony. Patrz, robisz tak. I cyk. No widzę, tak? Właśnie tak robiłem, ale i cyk. Tak... Oj, umarłem. Z mniejszym tym, takim odskokiem. Dobra, proszę siekierkę do ciebie. Okej, dziękuję. Wiesz co, ja możesz mnie... Swoje. Ile masz głodu, że tak powiem? Full jestem najedzony. A możesz mnie, wiesz co, walnąć za dwa razy? Proszę. O, dzięki. Nie, bo wiesz co, chciałem się po prostu popisać, że potrafię schodzić po tej drabinie i nie do końca mi to wyszło i straciłem większość HP, więc zejdę sobie teraz normalnie, po prostu. Zejdę sobie normalnie. Okej, i woda jest w tamtą stronę z tego, co widziałem. Tam jest taki duży zbiornik. A nie mieliśmy najpierw wulkan, a później woda? Czy jakby... Powiem tak, zależy od ciebie. Jeżeli... To najpierw woda, bo jest mniej ciekawa, a później wulkan, bo wydaje się bardziej ciekawy. Ja dobra, tak dobra. To... Dobra. I tylko to do wody. Musimy teraz uważać, no bo... No, tak jak mówiłem, no to jest ten biom. Zobacz, to są wszystko roślinożerne dinozaury i jest jakiś karno tylko. A tych dinozaurów tutaj jest dość dużo, więc obstawiam, że lada moment... O, co to jest? Co masz? Dilofozaur chyba to jest. To jest ten trujący? Tak. Kurde, Admiros, jak się zna na dinozaura, co jest? Grałem w Arka i mnie właśnie taki zatruł, bo chciałem go ale kiedyś. W Arku był chyba mniejszy ten dinozaur, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, ale nie lubiłem ich, one zatruwały i wiesz, ekran miałeś taki ten... No. A co to jest? A to jest chyba roślinożerny, nie? Maluszek. Tak. Zabijemy go? Dawaj. Nie, no potrzebujemy, żebyście widzowie zrozumieli, my potrzebujemy bardzo mięsa, żeby oswoić dinozaury, bo też na to tym jest to polega. Dziwne. Co? Bo jakby raw dinozaur meat, czyli surowe mięso dinozaura, przerabiasz na jedzenie dla dinozaurów, aby je oswoić. W sumie. To jest kanibalizm. No, to jest... O, tutaj jest kolejny. No. Nie, ale one chyba atakują z tego, co widziałem. Tak, ale są tak malutkie, że one... No, nie, kurde, ucieka przede mną, chodź tu. Dobra. Taki maluszek.
Wiesz co? Jak będziemy mieli troszkę jedzenia, to możemy spróbować jednego swoić. Jakiegoś. Nie, albo ptero. Ja tego konie cały czas. No, czekaj, gdzie on jest? O, tu tam są dilofozaury. Czekaj, gdzie ty jesteś? O, dobra, gonił tego jednego. No, goni, a nic nie, no to za mały był, nic z niego nie wyleciało. Jest, ej, jest wodny, widzę tego, laprasa. O, lapras? Nie, no to zobacz, chyba nie, jest ta, to nie ta gra. Ale zobacz, on wygląda jak lapras. Czekaj, tu, w wodzie. No, widzisz? W sumie? No to nie. Zrobimy kiedyś tutaj taki port dla wodnych dinozaurów. Możemy zrobić port dla wodnych dinozaurów. I te wodne dinozaury po prostu będą nas zabijały tutaj. Mhm. Ej, skoro on jest taki duży, to pewnie ma dużo mięsa w sobie. O kurde, ej, zobacz tutaj, tu, co to jest? To jest Spino? Chociaż taki mały spinozaur. Co, on wygląda na dość takiego niebezpiecznego. No, wygląda nawet na bardzo niebezpiecznego. A podejdę do niego, Siemka. Nie, no on cię... Dwa hity mi... Co jest? No, wiesz, nie wiem, czego się spodziewałeś za bardzo. No nie, no jakby chciałem tylko sprawić, czy mocno bije. Zeżarł. Aha, dobra, spokojnie. Spróbuję zabrać twoje przedmioty. No właśnie, bo na dwa hitki. Czekaj, ja mam 6 surowego mięsa. Jakbym spróbował oswoić tego spinozaura? Tak, z 6. Pewnie z 60 potrzeba, znając takie gry. O kurde, goni mnie. Ty idziesz tutaj? Tak, biegnę w twoim kierunku. Ale no trochę już się oddaliśmy, więc jakby trochę mi nie, to zajmie. Ja wiesz co, biegnę też w twoim kierunku. Także spokojnie. A masz jakby moje rzeczy, czy co? No właśnie, kurde. Tak, mam oczywiście twoje rzeczy. Znaczy, dobra, wróciłem się po nie, bo udało mi się tego dinozaura troszeczkę... Znaczy, tylko potrzebuję siekierkę z tych rzeczy. Okay. O, masz sadzonki. Czemu nie mówili, że masz sadzonki drzewa? A potrzebne nam? Admiros, ja nawet wspominałem o tym, że nie dokończymy, to w poprzednim odcinku było, a dla nas to było tak? 10 minut temu, że mówiłem o tym, że potrzebujemy drzewa, więc zasadzę po prostu sadzonki. No, no i poszedłeś zasadzać je chyba. Tak, bo miałem tylko 4 sadzonki. No i te nie... Nie, dobra. Nie, luz, nic się nie stało. Nic się nie stało. Tak, nic kompletnie się nie stało. Wiesz co? Chyba, że jestem tylko gorylem. No, jestem tylko bezmyślnym gorylem. Dobra, ja posadzę te drzewka tutaj, żeby one nam wyrosły. Wiem, co by się przydało. Łódka. Jeżeli chcemy wypłynąć tam na morze, chociaż na chwilę, bo wydaje mi się, że jest takie fajne stworzenie, którego jeszcze nie widzieliśmy wodne. I ono jest, no powiedzmy, troszeczkę przerażające. Więc fajnie by było. Czy ty tego Dodo... Właśnie nie wiem jeszcze, co z nim zrobić. Okay, patrzy się na mnie, ale słodziak. O, ja chciałem to zrobić. Ale słuchaj, pamiętam jak w The Forest. Patrz, jak ucieka. Pamiętam jak w The Forest właśnie miałeś taką fajną tą misję, żeby wszystkich stworzeń głowy znaleźć. No. Piękna sprawa. W ogóle w tym roku wychodzi. Właśnie. No. Właśnie nie wiem, czy nie przełożą tego, bo tak naprawdę jest zero informacji o tym, kiedy to ma dokładnie wyjść, ale no na pewno, jeżeli będzie multi, to ja jestem chętny, patrz, żeby pograć. Się dzieje. Właśnie ja chyba wiem nawet, co się dzieje. Tam jest to chyba tam to stworzenie. Czekaj. Nie chcę nic mówić, ale tam jest taki dinozaur, który jest, on nie jest wodnym, ale jest na wodzie. Czekaj, który? Ten. Prontozaur? Prontozaur? Nie, to nie jest prontozaur. A chodzi ci, nie. Że ten taki ten taki triceratops, ale nie do końca triceratops. No. No to w sumie nie wiem, co on tam robi. Naprawdę, nie mam kompletnie dobra, pojęcia. Dobra, kąpię się pewnie. Ej, wiesz co? Czemu ja nie mogę zrobić łódki? Orientujesz się? Czy może ja ją zapomniałem... źle układasz? O, dobra, łódka. Okazuje, nie wiem, czy to jest w nowej wersji Minecrafta. Zmienili crafting łódki, bo wiesz, jak się robi łódkę w Minecrafcie, nie? Normalnie. No tak mniej więcej. Takie U robisz. Takie... No. No, a teraz zmienili, że w środku tego U musi być łopata. A, łopata? Łopata, po prostu, jako wiosło. Wsiadaj. I popłyniemy. Kiedy? Popłyniemy tutaj, bo widziałem fajne, naprawdę fajne stworzonko. O, właśnie. F5, F5, dobra. O, widzisz? To właśnie o tych mówiłem tutaj, tych gościach. Tylko nie wiem, czy one nas nie zabiją. One zeżerają laprasy. No. Czekaj, on, wiesz co? Chyba płynie do nas. Nie, ja, proszę cię, ja nie chcę. On jest za blisko. O, delfin! Delfiny są... Czekaj, czy on będzie płynął za nami? Nie, nie płynie. On zeżera tak delfiny. Wiesz co? Możemy zrobić taki test, Admiros? Że zeskoczysz do wody i ten sprawdzimy, co się stanie? Dobra. Czekaj, F5. Tylko, że blisko brzegu, żebyś zdążył uciec. Dobra. Jak się pływa? Kontrolem. Nie,
Dobra, płynę w stronę tego. No. Z siekierą. Okej. Okay. To jest mozozaur, chyba on się nazywa. Mua, buziaczka mu dałem. Oj. On jest przyjazny. Jest naprawdę przyjazny. A... Au! Ej! Au! Topisz się. Czekaj. Zacząłem się topić, nie wiem, o co chodzi. Wiesz co, może ja spróbuję? No zobacz, on nic nie robi. Tylko nie bij go, jak go uderzysz, to on wiesz. A, myślałem, że go chcesz uderzyć. Musisz go zobaczyć z bliska, fajnie. Cichutko. O! Prawym jak kliknąłem na niego... Dostałeś książkę? Dostałem książkę o nim. Mozozaur. Wow. Dobra, Admiros, tutaj chodzi o to, że musimy klikać prawym na dinozaury i wtedy odblokowujemy je. Dobra, to idę. A tu gdzie idziesz? Jakiś. Okej. Okay. Klikam na niego prawym, nic się nie dzieje. A, czekaj, a nie możesz mieć żadnego przedmiotu w ręce. Tak, no. A, ja też kliknąłem. Okej, okay, czyli chyba, że... Dobra, ja rozumiem... Ty możesz. Nie, że ja mogę, bo tego też, tylko tego gościa, tego mozozaura, nie można chyba w żaden sposób oswoić. W ogóle co to jest? Co to? Megalodon! Co? Megalodon to kozak, ale... No! Ty zbugował się. Bijemy go? No, dawaj. Dobra. Czekaj, bo on jakby... Jest, megalodon! O, discover. Tak, i też masz informację na czacie, że nie można go oswoić. Tak. Właśnie, tych, których nie można oswoić, to one po prostu wystarczy, że je uderzysz. I masz taką książkę, patrz, ja ci rzucę tą książeczkę. I tu masz takie informacje o tym dinozaurze. A, też masz. A, czyli też dostajesz. Tak. Dobra, proszę, to nieważne. Okej, wymiana. Ej, jak ładnie to jest, nawet rysunek jest. No. I masz wszystkie informacje o danym tym, danym stworzeniu. W sumie nawet fajna rzecz, bo wiesz, oprócz tego, że tam możesz się pobawić, masz rozrywkę, to też masz rzeczy takie, no powiedzmy, edukacyjne. Nie wiem w sumie, na ile to jest edukacyjne i na ile są te informacje sprawdzone tutaj. Tylko jest jeden problem. A nie, łódka nasza jest tutaj. Dobra, to ja bym szedł w tamtą stronę. Zabieraj łódkę, bo właśnie patrz, zachód słońca i będzie pięknie wulkan widać. Au! Dobra. Wychodzą jakieś płazy z tego bagna. No, wychodzą. Ty, ale ten megalodon jest ogromny. Czekaj, bo mnie tu... Walka trwa. Zbliża się noc, zginę, ja czuję to, że chodźmy szybciej do wulkanu. Dobra, idziemy szybciej do wulkanu, tam może się nie będą respiły jakieś te stworzonka, nie wiem jak to wygląda. A na przykład tego gościa, jeżeli kliknę na niego prawym, tego. O, zobacz, on się bije z zombiakami, więc może jest... Oj, ważka nie, jakaś... Nie, uciekaj! Lapras cię, czemu cię... Tak, plezjozaur, tak, chyba on się tak nazywa. Czekaj, czy ja ciebie tam widzę gdzieś? Nie, nie tak, widzę niestety. Nie wiem, ale to jest... No, szkielet! Nie, fajna wyprawa. Naprawdę... Czekaj, idę do ciebie. Zebrałeś moje przedmioty? Nie zebrałem ich. Nie, wiedźmy tu jakieś chodzą. Nie, no Enderman, Flotar, chodź szybko, bo to się robi, nie wiem. Trzy zombiaki mnie gonią. Jeszcze pająk, nie Flotar. Właśnie nie wiem, dlaczego są domyślnie włączone te wszystkie minecraftowe potwory. Ja bym zrobił tak, że na przykład ze zwykłych... potworów, ja jestem, nie umiem wschodzić po drabinie, przepraszam, że z dinozaurów po prostu lecą te rzeczy, których my potrzebujemy. Z jakichś na przykład dodo by leciały, nie wiem, pióra albo coś takiego i jakoś to w ten sposób rozegrał. A wiesz co, będę u ciebie za jakieś dwie minutki, może minutę. Ile? A ty cały czas uciekasz? Tak. Znaczy, problem jest taki, że wiedźma się na mnie spojrzała i zaczęła mi zbijać HP. Mam pół serduszka i zebrałem twoje rzeczy i idę w stronę wulkanu. Aha, czyli ty jesteś... Dobra. Co to... się jakby... Nie, próbuję znaleźć bezpieczne miejsce po prostu. Okej, okay, bezpieczne miejsce. Pół serduszka, bezpieczne miejsce. A wszystkie moje przedmioty zebrałeś, czy tak? Nie do końca. No tak, nie wszystkie, coś tam jeszcze pływa, ale ten Lapras tam jest w pobliżu i on będzie ten... Nowy dinozaur, Lapras. Piękna. No i się teraz przyjmie, że to jest Lapras, a nie jakiś plezjozaur, czy jak on tam się nazywał. Jak zjem surową rybę, to coś się stanie? No, powinieneś się najeść. Tylko, że jeżeli masz mało głodu, no to ta ryba za dużo ci nie da, niestety. Mhm. No, więc... Czekaj, ja jestem już na tej wyspie. Ja jestem na takim słupku wysokim i się chowam przed... O, widzę. Także... Tylko, że wiesz co? Tu jest szkielet. I nie wiem, czy ten szkielet mi nie zrobi za chwilę krzywdy. No ja jakby nie mam jak ci pomóc za bardzo, bo jestem dobra. Ale... Jestem i chociaż można było łóżka ze sobą zabrać. O kurde, jesteś. Tam ile przedmiotów jest, siema, co robisz? No to są część twoich przedmiotów, które zostało, ja stoję sobie tutaj. I chillujesz. Ej, tam jest wędrowny kupiec. I z niego można jakieś takie... Off, ale...
Nie, masz dwie siekierki? W sumie siekierki tylko potrzebuję. Mam jedną, ale ci dam. Tobie się bardziej przyda. Nie, patrz, to od razu skraftujemy sobie... No, mam pół serca, więc jakby nie mogę nic zrobić. Zanim w ogóle wyruszamy na wyprawę, powinniśmy zrobić jedzenie, jakieś rzeczy. No tak, to jest... masz rację. To mogę powiedzieć, no masz rację. Ale wiesz co, mimo wszystko, w ogóle tam są bagna. Tam są, bo to są różne biomy. Dobra, ja bym mimo wszystko szedł. Ile masz serduszek? Pół. Aha. Ale mogę zjeść na przykład surowego dorsza i to mi coś da, tak? Tak. Jeżeli będzie na przykład surowe mięso dinozaura też powinieneś móc zjeść, jeżeli masz. Mam surowe mięso dodo, ale tego się nie dało. No dobra, mam surowe mięso dinozaura, okej, próbuję. Okej. Nie da się. Nie. Co? Dało mi to full? Full mi dało na jedzenia chyba. Tak? Albo jakiś lag był. Nie, no u mnie zjadłeś to normalnie. No, nie wiem. Jakby zjadłem mięso dinozaura i dało mi full jedzenia. Dobra, no już. Czyli mamy już sposób na jedzonko. Jakiś tam w miarę. Albo się coś zlagowało, bo też jakby wcześniej też klikałem. No dobra, nieważne, możemy iść chyba. Okej, no to musisz zejść. A masz siekierkę dla mnie? Nie mam. Ale już robimy, Armiro. Spokojnie, tylko... Dobra. Z kill-offem pójdę. Nie, możesz iść. O kurde, tu są... Oj. Mały błąd popełniłem. Dobra, spokojnie. Ja to zrobię, ja się nimi zajmę. Uciekaj! No, zamiast walczyć z dinozaurami, walczymy z minecraftowymi stworzeniami. Ej, dobra, trzech łuczników, uciekaj. Nie wiem, w tamtą stronę jakoś. W stronę wulkanu. No, idę. Idziemy, musimy dotrzeć do wulkanu. Po prostu to jest nasza misja na dzisiaj. Czyli ta mapa jest jednak wymagająca, powiedzmy. Ja myślałem, że to wiesz, dinozaury będą takie, no, jakieś tam zagrożenie, ale tak naprawdę nie ma żadnego zagrożenia, ale jest. Ej, w ogóle widzisz tą mgłę? Widzę właśnie. O kurde. Bo nad wulkanem jest jakby takie, no tam, tam coś jest. O. Nie wiem, dlaczego go uderzyłem. Uciekł. Było niebezpieczne, ja bym tak nie ryzykował. Nie, musiałem to zrobić. Musiałem pokazać, kto tu jest królem dżungli. No i sumie, pięknie. W sumie to ty jesteś królem dżungli, bo jesteś takim gorylem. Dobra, dokładnie. Chcę wejść do góry. Chociaż kurde, tu jest to bagno. Nie, dobra, chcemy zobaczyć, co tam szkielety, jest na górze. Szkielety przed nami. Problem. Bardziej na prawo chodźmy może, jakoś tak. Ja już się z nimi biję. Tak? Dobra, to ja uciekam. Aha. Nie, to jest wiedźma też. No to nieźle, że mnie zostawiłeś. Nie no, biję się z tym szkieletem, chodź tu. Mam pół serduszka. Zrzuciłem go. Okej. Okay. Jesteśmy coraz bliżej. Dobra, ej. O, wieźma tam jest. Masz jeszcze mięso dinozaura? Mam, a ono całkiem sporo daje, powiem ci szczerze. Już. Tylko jakoś jak klikam, to taki lag jest. Z opóźnieniem jest jedzone, no bo to jest custom item. Masz jeszcze jedzenie, bo mam pół serduszka? Surowy łosoś i to i zgniłe mięso. To jest wszystko, co mam. I łódkę. No to dobra. No, nie wiem, czy dotrzemy. Ej, słyszysz to? Myślałem, że to u mnie gdzieś za oknem. Tak, to jest od tego wulkanu. Taki, to jest jakby takie bulgotanie takie, tak, lawy? Tak. Nie wiem, czy to będzie słychać na filmie. Ja postaram się to zrobić głośniej, ale jest takie... ale nie takie, tylko takie... No. Takie, że czujesz, że to jest od tego. Że w środku zaraz coś wybuchnie. No. I ty masz kill-off, tak? Tak. Dobra, ja mam pół serduszka. A ja mam jeszcze, mam dwa, to weź sobie ten jeden. O, dobra. Oj. Poprowadzisz mnie w górę. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo żebym ja prowadził. Bo masz większe doświadczenie. Wiesz co, no doświadczenie tutaj chyba na niewiele się zda, no bo to po prostu musisz kopać schody, nie? I to tak naprawdę tyle. A ja boję się, że jeden zły klocek i albo gdzieś spadnę, a mam pół serduszka, przypominam. No to wtedy ja cię pozbieram. A, okej, okay, ale nie dotrzemy wtedy na szczyt i nie będziemy wiedzieli, co jest na szczycie tego to wulkanu. To nie umieraj. To aha, no dobra, to trzeba było tak od razu mówić, no. Nie? Że nie umieraj po prostu. Ja ci pomogę. Nie, wiesz co? Wiesz, dlaczego chciałem, żebyś szedł pierwszy? Żebym ja szedł za tobą, żebyś przypadkiem mnie nie walnął, nie wiem, jakimś... A, nie, no jakby nie walnę cię. Chcesz, to mogę iść przez chwilę pierwszy teraz. To możesz teraz kopać. Dobra. Ops. Tylko nie jestem dobry z kopania i boję się, że właśnie przypadek mogę ciebie walnąć. Nie ma czegoś takiego, jak bycie dobrym z kopania. Tędno.
Wchodzimy. Ej, powiem ci, że rzeczywiście czuję się, jakby to było, to była jakaś taka, może nie tyle ważna rzecz, albo ciężka rzecz do zrobienia, ale wiesz, masz pół serduszka, wiesz, że jeden błąd i tak naprawdę nie wejdziemy tam. Bo ty ile masz HP? Full. A. No te mięso dinozaura mi tyle dało. A, no tak, zapomniałem. Full jedzenia. No dobra, nieważne, nic już nie mówię. Nie, no ja to miała być wyprawa półserduszkowa i tak dalej. Dobra, to czekaj, skoczę może tam gdzieś do lawy, po prostu spalisz się. Dobra, wiesz co, możemy też... No to później powiem ci, może. Że jeszcze jest wysoko. No, jest wysoko, jest naprawdę wysoko. I mam nadzieję, że no, uda się mimo wszystko dotrzeć tam. A jeżeli umrę po drodze, to... No to ty nie zobaczysz, co tam jest też. Że... Jak to? Serwer offline. Tak, szybko wyłączę po prostu, że powiem, nie no, sorry, Admiru, źle się czuję, no. I później dogramy. Ty, ładnie wygląda ta wyspa z góry. O, warto było jednak zagrać w tą mapkę. Wiesz? No. I przypominam, że cały czas jest stworzona ta na Jurassic World Reborn, ta, którą mieliśmy jakby podstawową grać. Bo to tu są po prostu dinozaury, ale tam to będzie jakby bardziej rozbudowane. Jesteśmy za blisko lawy. Wiem. Kusi mnie, żeby cię tam wrzucić do tej lawy. Ale nie zrobię tego. Nie zrobię tego. W ogóle na przykład pamiętam, jak ci wysyłałem rzeczy właśnie na tego Minecrafta z FNAF-a. I czy ty coś planujesz z tego nagrywać? Wiesz co, jakby odpaliłem sobie raz, bo powiedziałem sobie, dobra, w końcu to zrobię. Było spoko, wszystko fajnie działało, ale jak miał być jumpscare, to Minecraft się wyłączył, ale wtedy miałem jeszcze tam jakąś starą wersję beta. O, no to... Więc może teraz, jakby znowu sobie przetestuję, to może będzie to jakoś zadziała, tak? Okej, okay. Nie, bo to była jeżeli... Mapa po prostu. Jest i on. Musisz tu podejść, Admiros. Nie, bo właśnie chciałem się zapytać, czy w ogóle planujesz coś z tego, bo mógłbym coś też przygotować takiego i byś mi trochę opowiedział o FNAF-ie, bo wydaje mi się, że jesteś ekspertem. Nie. Jesteś nie. Ekspertem. Znaczy, dobrze gram nawet we FNAF-a, ale jeżeli chodzi o fabułę, to nie. To... Czyli jesteś, co? Dobra. Właśnie, to jest on. To jest on. Okej. Okay. Nie wiem... Szykuj siekierę, lecimy po niego. Mówisz? Dobra, to czekaj. Ej, czekaj, jego pilnują takie jakby żywiołaki? No blazy, zwykle blaze, minecraftowe. Okay. No, to jest akurat ze zwykłego Minecrafta. Przyjrzymy mu się z bliska. Okej, tak bardzo, bardzo z bliska. Czekaj, z góry, będzie bezpieczniej. Idziesz tutaj, dobra, tutaj. Tu, czekaj, cyk. Dobra. No, tutaj parkour trzeba mały. Ale ja jest. Takie FPS-ów mało. Może masz render distance ustawiony na maksa. A, może dlatego. No, bo tutaj w tym... Jest. Jest i on. Ej, bo te blazy się patrzą na nas. No właśnie nie wiem, czy one będą strzelały. Nie strzelają chyba. On się nie rusza. No właśnie, możemy podejść jeszcze bliżej. Nie, my stracimy wszystko. Admiros, nic nie stracimy. Nawet jeżeli stracimy... Napluj na niego. Napluj na niego, to ja będę ten. Ja i tak będę grindował, żeby... O, kurde! No, mówiłem, że blazy. Mogę zebrać twojego expa? Darmowe expa. Aha, zbierasz mojego expa, tak? Tak. Wiesz co, ja nie wiem teraz, jak wrócić stamtąd, bo ten wulkan jest, co by nie mówić, dość daleko, więc... Tak, zabudowałem się i nie ruszam, nic nie widzę, jest ciemno, ciemno. Okej, okay, no to zostań tam, w tym sensie, wiadomo, między odcinkami sprowadzimy ciebie tutaj z powrotem. O, jest ptero. Ale będziemy kontynuowali tą serię za parę dni. Ja też nie mam pojęcia, kiedy będzie kolejny odcinek, bo tak jak mówiłem, nagrywam na zapas, bo będę miał usuwanego zęba, a ostatnie dwa tygodnie się męczyłem z bólem. Ogólnie chciałem... Nie będę nawet kontynuował, co tam się ze mną działo. No, ale za niedługo będzie kolejny odcinek, wyczekujcie go. Nie mam pojęcia. Dzięki, Admiros, że wpadłeś. Było naprawdę super. I wbijajcie na kanał do Admiroska. Też jest link w opisie. Także dziękuję. Dobrze. Admirosek. Pa, pa. No, na razie, cześć.